Cześć, to ja, Baton. Mieliśmy trochę przerwy w nagrywaniu, ale już jestem. I dzisiaj mamy nową grę, Car Tune Project. Jest to gra, jak widzicie tutaj twórców. Są tu Polacy. To jest chyba polskie studio. Tak, przez Polaków, przez niewiele osób. Ma to być taki symulator naprawy, wyścigów, taki dość realistyczny. Gra wyszła dwa dni temu, 20 lutego. Znaczy jak wyglądacie, to jest pewnie więcej dni. W każdym razie niedawno. Ma masę niedoróbek i błędów. Jest we wczesnym dostępie, ale na bieżąco twórcy naprawiają tą grę. Wychodzą codziennie jakieś łatki. Gra jeszcze nie jest jakby ukończona moim zdaniem. Znaczy nie jest ukończona, bo jest we wczesnym dostępie, ale chodzi mi o to, że nie bardzo ja jestem w stanie pograć tą grę. Na razie, na tym etapie. Jak widzicie, tu mamy jakby maksymalną ilość kredytów bodajże. Więc tutaj czegoś takiego jak tryb kariery raczej nie istnieje. A bardziej jest to wypuszczona gra. Właśnie żeby gracze testowali ją, sprawdzali i zgłaszali błędy. I twórcy będą sobie naprawiać, więc to jest spoko. Cena nie jest duża, bo 32 zł na Steamie bodajże kosztuje. Więc ja jakby nie będę oceniał pod kątem, czy to jest dobra gra, czy nie, czy warto ją kupić. Bo ona nie jest ukończona na tyle, żeby można było w nią grać. Ale zobaczymy sobie, co tutaj się dzieje z nią. Mam też problem. Ja grałem sobie przez chwilę, jakieś pół godziny. Nie mogę znaleźć klawiszu logi. Tutaj jest coś takiego, ustawienie sterowania. Ma być dodana kierownica jeszcze. Ale nie ma ustawień klawiszy, albo żeby chociaż sprawdzić. Są ustawienia rozgrywki, jest język polski oczywiście, dźwięku, grafiki, są ustawienia, tak to wygląda. Widzicie, aha, tu mam nacisnąć, szukamy jak mam zacząć. Tamten zapis mi się widzę skasował, ale tam nic takiego nie zrobiłem, kupiłem auto. Dobra, dajemy sobie graj. Ja wam po prostu pokażę, co ta gra na dzień dzisiejszy oferuje. Jak ja grałem, to w międzyczasie wyszedł jeden patch do niej. I co my tu mamy? Brak licencji. Kasa nasza. Nie wiem, co tutaj ma być. Nie wszystko jeszcze jest spolszczone. Tak wygląda nasz garaż. Jest inaczej niż w jakichś na przykład car mechaniku, że sobie chodzimy. Nie, tutaj. Tak to wygląda. Myszką rolki sobie kręcimy. Mamy różne takie zakładki tutaj, jak na przykład katalog części. Też nie wszystko jest spolszczone. Ja mam tak, możecie sobie zobaczyć, co tutaj. Nie wiem, co to jest za waluta CR. Są części karoseryjne. To są zderzaki. Różnego rodzaju drzwi. Z tego co się orientuję, są trzy auta w tej chwili. Nie wiem, ile planują dodać. Są lampy, okna, maski, karbonowa. No, są podane wagi, więc chyba tutaj będzie też będziemy mogli sobie odchudzić jakby auto, nie? Dekoracyjne jakieś gadżety. A to było. Fotele jakieś nawet można sobie. O, całą deskę rozdzielczą zmienić. Proszę. No, takie gadżeciki. O, poszycie drzwi. A, to jest wszystko, dobra. Teraz silnikowe rzeczy. Jak widzicie. Sterownik silnika.
Dużo, dużo rzeczy. Bloki silnika, głowica. Z tego co widziałem, to na pewno są golfy. Czy golf? Chyba Lancia, nie wiem. Rury wydechowe. Co jeszcze mamy? Zawieszenie. No z tego, co tak na oko widzę, to jest to lepiej zrobione, w sensie bardziej realistyczne te części są niż w Car Mechaniku. Ale nie jestem też mechanikiem prawdziwym, więc się nie znam. No na pewno te półosie wyglądają bardziej prawdziwie niż w Car Mechaniku. Car Mechanik ma ten plus, że jest bardzo grywalny, jest super. O, dużo amortyzatorów jest. Mamy siłę, sprężystości, nacisk, rozciąganie, dużo parametrów. Tu podróżne wyścigi będziemy mogli sobie tuningować auto. Co ja tu sprawdzałem, to... A, hamulce. Mamy zaciski jakieś. Belgii. Podobno część jest licencjonowanych. Też jest tego dużo, fajnie. No i oponki. Też ma być system, nie wiem czy on już działa. To mi się super podoba. Tylko jak na system audio to jeszcze jest mało rzeczy. Jest jedno radio, wzmacniacz, skrzynia basowa. No i tyle, ale to te rzeczy wiadomo, że będą rozwijane, będzie dodawane wszystko. No, tu są ciekawe rzeczy, jakieś szlifierki, możemy sobie, to jest też fajne, możemy sobie wyposażyć warsztat. Regały. Farby, lakiery podobno są licencjonowane. Firma Novol. No, jakieś tam narzędzia, młotki. Różnego typu, no wygląda ciekawie. Nie ma jeszcze tego zbyt dużo części, ale tak jak mówię, to jest kwestia dodania tylko i będzie ok. Komora lakiernicza, czy możemy to odpalić? Nie wiem, czy jest nieaktywne, czy musimy coś odkryć, czy musimy mieć po prostu auto. Zakład bacharski jest zamknięty, też nie wiem dlaczego. Hamownia, też nie możemy wejść. A, brak samochodu wyskakuje tutaj, widzicie? A tutaj też. Będziemy mieli samochód, spróbujemy tam wejść. I tu mamy salon samochodowy. Wejdziemy sobie. No, projekt jest bardzo ambitny. O, ojej. Ojej. Tu jakiś pan. Pan dealer. Pan handlarz. No to wiadomo, że jest golf i tutaj też jest golf. Tam jest golf z kierowcą. To jest mocno pobijany. Fajnie to wygląda. Znaczy szyby nie powinno tu być, bo ona powinna być popękana przynajmniej, no ale okej. Okay. Wszystko jest do dogrania. Więc tutaj będziemy się w blacharkę pewnie bawić. Mamy parametry takie jak cenę, wagę, przebieg nawet, rozstaw osi. Co jeszcze mamy? Drugiego golfa. No jeszcze tutaj ta praca kamery jest troszkę dziwna. Nie da się otworzyć maski. Aha, tu mamy dwa. Jak poprzednio grałem, były trzy do wyboru. Było coś takiego jak, dla mnie to wyglądało jak Lancia. No ale mamy tutaj dwa golfy. Moim zdaniem to są. Weźmy sobie może tego, bo myślę, że on jeździ. Tak chcemy kupić. To wracamy. No, mamy naszego golfa ze Stigiem w środku. Nie wiem, jak mogę maskę otworzyć. Tu mamy trasę, co możemy... Wiesz co, najpierw przejdziemy się, bo jak go rozkręcę, to potem będzie problem.
Tak, outlet. Nie wiem co to jest. Tor pierwszy, tor drugi. Dobra, weźmy sobie po pierwsze. Nie jeździłem na tym. I mam problem, nie wiem jak się zmienia biegi tutaj. Dobra, mamy takie widoki pod V ze środka. Tu jest problem, bo sadem się nie kieruje i nie jeździ, tylko strzałkami. To jest jakieś dziwne. Już gry, już gry tak nie działają, że na strzałka się jeździ. No ale ręce się kręcą, ok. Liczniki działają. I te w środku i tutaj. Dobra, mam jeszcze inny widok. Tylnej kanapy jakby. To też jest super. Niespotykane. Widok z maski. I widok stąd. To jest chyba po to, ja sobie tak to tłumaczę, że tutaj jak sobie kupimy radyjko, to będziemy mogli coś tutaj sobie w radyjku robić. Zresztą spróbujemy sobie zaraz kupić radyjko. Dobra. Więc tak to wyglądają. No. Nie mogę zmienić widok. Jak daję W, to się obraca. Chcę jakoś obrócić. A, dobra. Aha. QE możemy sobie obrócić widok. No tutaj widzimy, że nam się troszkę opony przednie zapadły. Też kwestia do grania. No model chyba wygląda spoko, nie? Dla mnie grafika jest taka średnia tutaj. Nie wiem jak ją nazwać, jakaś taka fotorealistyczna. Podobają mi się dźwięki tego auta. Nie wiem, czy tutaj mam jakieś punkty, zaliczać te tutaj punkty, czy co. Nic nie jest opisane jeszcze, mówię, ona jest, nie jest przygotowana dla nowych graczy. O, dupłem, ciekawe czy... O, no i to jest super. To jest super, że to są uszkodzenia. Widzicie, nie mogę dwójki wrzucić, nie wiem, już różnymi klawiszami próbowałem. Ale mamy na przykład kierunkowskazy. Lewy, prawy. Nawet mamy awaryjne. Mamy ręczny. Nie da się go na stałe zaciągnąć, ale możemy go... Widzicie, kontrolka się nawet pali. Próbujemy zamieszać. Ale Golf ma chyba na przód na pewno, nie? To nie zamieszamy go bardzo. Coś mi się zdaje. No, autem się dość fajnie jedzie. O wiele, wiele lepiej niż w Car Mechaniku. Co jeszcze mamy? Mamy... A, chciałem pokazać światła, ale już zbiliśmy światła. Coś mi się tu wystawia. Widzicie, jak wciskam H, widzicie kontrolki. Mamy światła krótkie, długie. Zresztą z tyłu będą się palić pewnie. Czy z tyłu albo nie działają, albo nie widać. Więc jest ok. Kurczę, ciągle próbuję wsadem kierować. Spróbujmy się konkretnie rozbić. No nie mogę się rozpędzić przez to, że nie mogę wrzucić biegu. Jakby się tu jeszcze z tyłu skasować. Części, ale nie pogniotło się. Ale fajnie, że są uszkodzenia, nie? Dobrze, dajmy sobie siana. Wróć do garażu. Ja bym chciał te car audio tutaj podłączyć. No, skasowaliśmy troszkę auto. Tutaj sklep z częściami.
Audio system. No fajnie. Dodaj do koszyka. Tyk, tyk. W grze jest muzyka ogólnie, ale ja ją wyciszyłem. Dobra, zamawiamy. Tak. Mamy kupione te rzeczy. Komora lakiernicza. O, działa teraz komora. Brak dostępnych narzędzi do malowania. Patrzcie, jak fajnie jest ten oklejony gazetami. Nieźle to wygląda. Ale pewnie musimy kupić narzędzia jakieś do malowania, czy ja wiem co. Gdzie były te narzędzia? Tu. Dobra. Puszka lakieru. O. Nie ten. O, fioletowy, dobra. Co to jest? Narzędzie do oklejania. Kupmy wszystko, bo ma stać. Wszystkiego nie będziemy kupować, ale... Dobra. Ja jeszcze tego nie sprawdzałem. Ja sobie tylko rozebrałem troszkę auto. Okej. Okay. A, tu mamy dostępne narzędzia. Co tu jest? Intensywność. O, mogę po papierze? Nie mogę. To jest fajne. Gdzie się wybiera kolor farby? Fajnie, możemy sobie tak pomalować. Oko jest. Co to jest? Polerka czy coś. Co on robi? Teraz. I co? Nie wiem, co to wcześniej, to co to było? Piaskowania czy co? O, w środku też możemy. Tylko nie wiem, jak się otwiera maskę. To jest do oklejania. Nie wiem, jak się okleja. Nie wiem, jak się wybiera tutaj w ogóle. Jakieś kolory, coś. Nieważne. Nie wiemy też, co to są za narzędzia. W sensie, że nie ma żadnego opisu, co to robi. To jest polerka. Zobacz, jak się tu błyszczy, jak jajeczka. To jest polerka. Możemy to wypolerować jeszcze bardziej? No nie bardzo. Ale te świeżo malowane możemy, dobra. I co to pierwsze, to nie wiem. To wygląda jak... A ten, aerograf. Chyba. Albo nie wiem co. Tu mamy ten lakierowanie. Malowanie. Nie wiem, czy to mi się różniło od poprzedniego. No nie ma żadnego... Nie ma nic napisane. Nie ma nic napisane, co... Nawet kolor. Kupiłem dwa. Żadnego nie widzę. Ale spoko się lakieruje. Jest fajna, w miarę fajna zabawa. Też to tak słabo się... Nie widzę, gdzie ani celownika, ani nic tu nie widzę. Pokaż schowek. A, perłowy. Tu się wybiera. Dobra. Coś tam się wybiera, w schowku się wybiera kolor. Piękny se znalazłem. No, także... Pomysł jest niezły. Muszę przyznać. No taki rupieć. Dobra. Wychodzimy. Kwestia dopracowania. O, mamy podnosik. Możemy sobie auto podnieść. O. Pokaż schowek. Co my tu w schowku mamy? Te wszystkie rzeczy. Możemy to jakoś próbować naprawić? Nie wiem. A nie, to mieliśmy coś takiego jak...
Zakład blacharski, on jest nieczynny jeszcze. Mamy hamownię. Podnosi w złej pozycji. Aha. Racja, trzeba opuścić auto. Zobaczmy hamownię. Też nie byłem w hamowni. I co my tu mamy? Zapisz zdjęcie pomiaru. Temperatura 20 stopni. Ale co to już? Nie wiem, co się dzieje. Za bardzo. Tu się pojawiły moc 9 do 9 koni. Takie zdjęcie, pomiń. Coś się rozjechało, bo tu jakieś są jakieś kreski. No to jeszcze tutaj szwankuje chyba. O, patrzcie, teraz 314 koni. Aha, przy ilu? Przy 110 tysiącach obrotów? Dobra, to jeszcze coś muszę opracować. Jak wygląda sprawa? Mechanika, stwórz swój wymarzony samochód. No okej. Okay. Ostrojanie części w aucie. Dostrojanie. Nie wiem, co to znaczy dostrojanie części w aucie. Weźmy to. Mechanika. Demontaż. Tak wygląda demontaż. Nie ma śrubek. Czy jest lepiej, czy gorzej? Nie wiem. Raczej chodzi, żeby coś dobrego zmajstrować, niż... No fajnie, można sobie go rozebrać i wtedy dopiero lakierować, nie? Też jak to troszkę nam się tutaj zepsuł. Ale okej. Okay. Budzimy go. Tak wygląda. Najpierw usuń części podrzędne. Pewnie musimy coś tutaj zdemontować. O! Na przykład lotkę. O! No fajnie, że to wygląda jak w prawdziwym aucie, a nie jak w Car Mechaniku, że to jest taka symulacja, taka naciągana tej mechaniki. Tutaj mechanika jest, znaczy przynajmniej wygląd jest super spoko. Najpierw usuń części, co jeszcze nie usunęliśmy? Aha, tylną szybę. Musimy dłużej przytrzymać, żeby to zadziałało wszystko. Inne części, jakie inne części mam usunąć? Czasami trzeba pod innym kątem stawić kamerę, to nie za bardzo grało. Przednim razem, jak grałem. Nie chcę współpracować. Rozbierzemy sobie to auto. Też wiecie co, ja nie słyszę żadnych dźwięków tutaj w demontażu. Coś jest nie tak? No nie, jest na 100% muzykę. Nie, no i głos jest. Więc może tutaj nie działa muzyka po prostu. Znaczy dźwięki. O, tapicerkę ściągnąłem drzwi, widzicie? I kanapę mogę zdjąć. To nie wiem, co jest, półeczka tylna. O, teraz drzwi powinny wyjść. Żeby go ładnie odchudzić, nie? Teraz chociaż drzwi. Czy to ja chciałem te głośniki tu zamontować? Dobra. Co jeszcze możemy? Nie wiem, jak wygląda sprawa demontażu silnika. O, zapomniałem menu wyłączyć. Dobra.
Jak jest tryb montażu? Mechanika. Słuchajcie, szyby chyba nie wyciągnęliśmy z przodu. No. Nie wiem czemu. Gościu, tu mi trochę przeszkadzasz tutaj. Lusterko nawet możemy zdemontować. Teraz szybę. Ok. Jaki jest tryb montażu? Pokaż schowek. I tu są też części, też są części, dobra. Ja bym chciał poszycie prawe, bo tam jest chyba głośnik. To jest to. Aha, tak się montuje. Czyli klikamy i to wraca. Okej, no. Po prostu nie ma takiej zabawy, że to składa się takich puzzli, jak jest w Car Mechaniku. Ale wielu osobom to się nie podobało też. To zawieszenie jak wygląda. Ciężko tu się trochę steruje tym. Dziwne jest to, że ten silnik jest jakby niekompletny. I tu nawet nie ma miski olejowej. Są wahacze. Ale to jeździło. To jeździło i to ładnie. Dobrze, teraz byśmy założyli radyjko. Jak to było? Pokaż schowek. Gdzie jest nasze car audio całe? To zamontujemy. Części nie może być zamontowana. Dlaczego? To się udało. To się udało. Cyk, cyk. Ojej, czy jak dudni? Jeszcze wzmacnię, że walniemy. O. Powiem wam, że nieźle to wygląda. Super. Super. Tylko żeby więcej tych rzeczy było, nie? Że można było całe zabudować takie typowe car audio. I to by było super sprawa. Nie wiem, co to jest dostrajanie części w aucie. Dostrajanie części. Wole, dudnie. Będę musiał to mocno wyciszyć, ale mam nadzieję, że będzie słyszeć coś. Dobra, spróbujemy to zdemontować. Podnośnik w złej pozycji. O, filtr powietrza możemy zdjąć. Dobra, podnieśmy auto. Fajnie je podnosi nawet. O. Patrzcie, tu jest kurczę na wierzchu wszystko. O, możemy zdemontować. Podbinka. Dobra. Przetestujmy teraz na torze. Szkoda, że nie wiem, jak zmieniać bieg. Ja naprawdę prze... Jak dzień szósty? Już tak szybko zleciało? Ja próbowałem już wszystkich klawiszy. Albo prawie wszystkich. Nie udało mi się. Ale patrzcie, to normalnie... Normalnie jedzie. Dostrajanie. Dobra, dobra. Już więcej nic nie mamy. Wybierz trasę. Patrzmy sobie to. Ja to chyba wcześniej patrzyłem na to. Ładnie, dudni. Tylko nie słychać tych innej muzyki. O, wylądował. Aha, zapomniałem, że trzeba teraz się przełożyć na... A taki tor kaskaderski, zobaczcie. Ja bym chciał wrzucić drugi bieg. Nie wiem jak. Rampa. Zanim go wywrócę,
Dobra, mamy radyjko. Możemy coś z tym zrobić? No nie bardzo. Nie bardzo. O, mapkę mamy nawet. Nie zauważyłem wcześniej. Jeszcze sprawdzam te klawisze różne. Poczekajcie, coś tu miałem. Dziwna klawiszologia w tym. Trasa mi się kończy. No nie wiem. O, krawężnik nie do przeskoczenia. No, wtedy mi się też zawieszył, widzicie. On się wbił w krawężnik i nie wyjedziemy już. Powiedzmy, że zawisł na krawężniku. Dobra. Wróć do garażu. Kurde, zadudni to. Ja nie ten. Wyłączmy to. Ustrojstwo. A, nie pomogła. Jaka cisza nastała. Okej. To weźmy sobie jeszcze ostatni tor. Nie wiem, ile jest w tej chwili aut. Wydaje mi się, że 3. Albo dwa. Na pewno jeszcze jedna jest, jeszcze jest ta taka podobna do lunchi, coś takiego. O, wrzuciłem bieg. Nie wiem jak. Co mi się zdaje, że to jest automat, który jeszcze nie działa. Ale jakbyś weszła dwójka przez moment. O, znowu była dwójka, nie się. Teraz nie wyjedziemy znowu. No jest tych błędów, trochę jest. Ale jak to mówią, gra ma potencjał. Jak na małych twórców, to te modele naprawdę są fajnie zrobione. Jak ktoś nie tak jak ja teraz na szybkiego, to może naprawdę fajne autko tuningowane, stuningowane zrobić. Tam ma być jakiś drift, mają być jakieś wyścigi inne. Trochę tego ma być. Także zapowiada się bardzo ciekawie, ale myślę, że jeszcze długa droga jest przed chłopakami. Aczkolwiek cały czas pracują, chociaż teraz pracują głównie nad naprawianiem błędów. O, puścił. Wstecznie jest dziwny, mocno. Przejdźmy się jeszcze na koniec i pożegnam się z wami. Widzicie, co za gra. Myślę, że gra jest spoko, ale jeszcze nie teraz. Na tą chwilę po prostu można potestować sobie, jakie są funkcje wprowadzone do gry. Jest jeszcze mało części. Jeszcze dużego tuningu się nie zrobi. No i te błędy, które irytują. Może ta dwójka nie wchodzi, bo ten silnik jest po prostu zepsuty. Myślę, że to może być powód. To by było dość spoko, że trzeba sobie naprawić. Kurde. Dobra, ja już was nie katuję tymi dźwiękami. Tyle, trzymajcie się. Hej, hej.